Już za tydzień w Burlington będzie miał miejsce doroczny bankiet Kongresu Polonii Kanadyjskiej, którego celem jest zbiórka funduszy na działalność tej centralnej organizacji polonijnej. Informacji na temat kongresu oraz zbliżającego się niezwykle ważnego wydarzenia udzielą Państwu sekretarz generalny KPK pan Stanisław Godzisz i współorganizująca bankiet pani Barbara Stadnik, kierowniczka organizacji Przyjaciół Harcerstwa przy Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Kongres Polonii Kanadyjskiej jest zrzeszeniem ponad 200 polonijnych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Kanady. Od ponad 75 lat reprezentuje interesy Polonii wobec narodu i rządu kanadyjskiego. Kongres aktywnie uczestniczy w życiu polonijnej społeczności, promuje polskie dziedzictwo, kulturę, język i historię wśród Kanadyjczyków. Jest organizacją apolityczną i niezależną zarówno od rządu kanadyjskiego, jak i polskiego. Dlatego też nie utrzymuje żadnych funduszy rządowych. W kongresie organizacje są reprezentowane przez swoich doświadczonych liderów, działaczy polonijnych. Nasza działalność jest możliwa dzięki ciężkiej pracy społecznej działaczy i hojności wspierających nas rodaków i biznesów. Jednak, aby efektywnie działać, związane są z tym koszty administracyjne i reprezentacyjne, na które potrzebne są fundusze. W tym właśnie celu kongres organizuje doroczny bankiet. Jeżeli chcemy być mocni jako Polonia, potrzebujemy wsparcia całej Polonii. Mówi się, że inne nacje, na przykład Włosi, Ukraińcy, są mocni, ale oni bardzo hojnie popierają swoje kongresy. Wierzymy, że przy naszej ilości polskich biznesów i nas będzie na to stać. Tegoroczny bankiet odbędzie się w sobotę 24 września w Domu Polskim Związku Narodowego Polskiego w Burlington. Dlaczego w Burlington? W całej Kanadzie jest 16 okręgów kongresowych, z czego 9 jest w południowym Ontario. Tutaj jest też największe skupisko Polonii. Dlatego też zarząd główny wybrał Burlington jako położony centralnie i bardziej dostępny dla wszystkich. Wieczór ten będzie celebracją polskiej kultury i historii. Z okazji Międzynarodowego Roku Chemii wystawiona będzie ekspozycja o Marii Skłodowskiej-Curie, która została sprowadzona z Warszawy przez Polish Canadian Business and Professional Association of Windsor. Będą też występy artystyczne zespołu Polonez z Cambridge. Bankiet zarządu głównego zapowiada się być największym wydarzeniem roku wśród Polonii. Będą liczni prezesi i delegaci wszystkich okręgów KPK i aktywnych organizacji polonijnych z całej Kanady. Będą długoletni zasłużeni działacze polonijni, będzie ambasador Polski, będą posłowie do Parlamentu Kanady, m.in. pan poseł Ted Opitz, Władysław Lizoń, Peggy Neś i inni politycy. Szczególnym wydarzeniem będzie wystąpienie posła federalnego Glena Cokinsa, który oficjalnie ogłosi powstanie Fundacji Kanadyjsko-Polskiej for Students Exchange. Blaine Cokins jest głównym współtwórcą tego programu oraz chairperson of the Canada-Poland Parliamentary Friendship Group i dlatego wybrał nasz bankiet, aby tu zrobić oficjalną konferencję prasową. Będzie to wieczór o Who is Who in Polonia, niech więc nikogo tam nie zabraknie. Zgłoszenia przyjmujemy jeszcze do wtorku, 20 września. Nie jest jeszcze za późno pokazać poparcie naszej Polonii i biznesów dla kongresu. Cena indywidualnych biletów wynosi $100. Biznesy, które zakupią stolik za $1200, otrzymają dodatkowo całostronicowe ogłoszenie w programie. Jeżeli nie mogą Państwo przybyć osobiście, prosimy o wsparcie kongresu poprzez umieszczanie Waszych ogłoszeń w naszym pamiątkowym programie. Wszystkie informacje są na website www.kpk.org. Pod news release. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy. Z góry dziękując Państwu za finansowe wsparcie Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Do zobaczenia na bankiecie. Do zobaczenia.